Obejrzmy awantura o kasę 73. Nie, oni wygrali, oni mają rekord już. Dobry wieczór. Ci co są. Dobry wieczór. Solcy po Eldenie jakie przejść? DS3. Albo jedynkę. Dobry wieczór, Krzysztof Iwisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Doskonała wiedza, świetna taktyka w czasie licytacji i jak najlepsza współpraca w grupie. To są atuty drużyn, które mają szansę wygrać nasz program. A oto 12 uczestników naszej gry. Witam, Drako. Kiedy ty tu byłeś ostatnio? Czterech graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Nie, Drako. Dzisiaj się uda. Drużyna z Podhala, Magdalena Gaudy, technik hotelarstwa, Szaflar, Paweł Kolasa, elektromechanik z Nowego Targu, kapitan drużyny, Mirosław Kudela, technik garbarstwa z Nowego Targu i Tomasz Patkiewicz, kierowiec z Nowego Targu. Zieloni to drużyna ze Świebodzic, Andrzej Bach, tokarz narzędziowy, Ryszard Kosiński, muzyk. O kurde, ale skin! Stolarz meblowy i Robert... Widać, że muzyk. Aj, co to było? Kapitan drużyny Rafał Małek, nauczyciel akademicki. Marek Małek, inżynier budownictwa i Rafał Klima, student biologii. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na Dusił mocą jak bater. Tak, mordzio. Witam, Rukasz. Tak, no. Nikiel, łatwa była hydra. Chyba za pierwszym zabiłem. Ale ogólnie prawie nie umierałem w DS1, ale no mówię, no ja grałem po Eldenie. Zacznijmy od bardzo dobrych wiadomości. Mistrzowie we wszystkich swoich programach Awantura o kasę wygrali do tej pory 141 tysięcy, 400 to nawet nie był boss, no. 4 samochody i ogórek kiszony. Dajesz dwa bossowy łatwiej, tylko problemem są... Tak więc, panowie, jest DLC zimowe. To jest 12 wasz program, po raz 11 zasiadacie w loży mistrzów i jeżeli dzisiaj wygracie, to pobijecie rekord awantury o kasę, jeżeli chodzi o liczbę wygranych programów. Zostaniecie arcymistrzami awantury o kasę. Panie Dariuszu, pan jest tak, z Nowego Targu, a my także mamy drużynę z Nowego Targu. Czy państwo się znają? Chyba raczej nie. Nie? Raczej. Bo miałem wrażenie, że jak pan szedł, to pan machał tak tu niebieskim, nie? Ale to było przypadkowo tylko. Nie wiem, czy przypadkowo, dlatego że mistrzowie stają się coraz bardziej popularni. Wszyscy oglądają wasze zwycięstwa. Jak odbieracie swoją popularność? Odczuwam to na sobie. Na przykład ja miałem taki przypadek, że idę sobie z pracy i na przykład podchodzi do mnie jakaś pani i się mnie pyta, czy to jestem ja, który tak, brałem czekoladowy. Udział w tej mówię, tak, ja tak miałem. Ja prosił autograf, w ogóle no, są sytuacje... Oho! I tak się rodzą gwiazdy. Popularni są już. Panowie, a jak to jest z wami? Nic nie słychać. Jak nic nie słychać? Powiedz mi. Jak nic nie słychać? Powiedz. Mam to radość. Takie rozpoznawanie na ulicach. Gratulacje. No jest to bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne uczucie. Raczej tak. Raczej tak? 141, 402 i 4 samochody. Być może dzisiaj uda się pobić rekord awantury o kasę. Zobaczymy, czy tak będzie. A to tak. Witamy w grze. Oni dzisiaj wyrównali chyba.
czyli jeszcze mogą odpaść. Mistrzowska drużyna zmierzy się w finale z jedną z debiutujących drużyn. Jeżeli mistrzowie wygrają, to będą już arcymistrzami w naszej grze. Znowu będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. Ja nie mam aparatu słuchowego. Nie uda, pożegnamy się z nimi i mistrzami będzie nowa drużyna. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Ale cztery auta wygrali. Kurde, porypane to jest. Żółci otrzymują w tym momencie po 5000 zł. Niebiescy, boicie się mistrzów? Nie. No trzeba się obawiać, bo może już nie tak chodzi o wiedzę, ale o tą przebojowość. Tak. Trzeba przyznać, że są mistrzami w licytacji, mają ogromne doświadczenie. Ale na pewno... Fartem wygrali 10 odcinków z 11. Wnioski, jak trzeba grać, żeby wygrywać. Ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej kategorii... Dobra, spin. ...przystąpią do licytacji. Zaczynamy. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowiada na pytanie. Zobaczymy. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze na swoje konto za to pytanie. Ale zerknę. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna będzie miała przyjemność zmierzyć się z mistrzami w finale, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Nie. Muzyka klasyczna. Rozpoczynam licytację. Tragiczna kategoria na start. Klas. Zieloni 300. Żółci 400. 400 po raz drugi. Mam 500. Bramkarze, power keeper. Zobaczcie, jak kleją. Ale klej za 600. Nice. Miałem wrażenie, że żółci pewnie by listowali dalej. Czy nie? Oczywiście. Nie. Bo widziałem, że wyraźnie dwie drużyny pozostałe boją się tej kategorii. Muzyka klasyczna. Jak brzmi nazwisko kompozytora tetralogii Pierścień Nibelunga i opery Śpiewacy norymberscy? Co w dupę? Tolkien chyba, nie? O pierścień coś tam, to jest Władca Pierścieni, nie? Nie no, co to w dupę jest? Tak, będziemy odpowiadać. Wagner, ten co go Putin. Nie, poczekaj, w tupę, nie wiem, co możliwe, że to ten sam. Antoni. Nazwisko tego kompozytora to Wagner. Tak jest! Nie ma czegoś takiego, oni kłamią. Moment. A ma, ja przyszedłem mamon. A ty moment. Okay. W sensie, moment. 700 zł, a potem niebiescy 4500 zł. Jak na razie prowadzą żółci, przed nami kolejne kategorie. Jaki jest? Witam, inżynier. Kurde, widzowie, nie wiem, czy 5 chyba odcinków nie straciłem z awantury. Ludzie na YouTube się zorientują. Chociaż oni i tak są do tyłu 60 odcinków, to luj. Nie zorientują się nawet. Nie, nie, Rukaszu. To był znak pokoju. Awantura o kasę, pierwszy etap gry. Prowadzą żółci, mają 5800 na koncie. Za nimi zieloni 4700 i niebiescy 4500. Ja kibicuję zielonym. Oni mają muzyka w teamie. Z rare skinem. Kategoria historia sztuki. Dwie kategorie typu XPP. Rozpoczynam licytację i biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzom nie można kibicować. Za to jest kara. Niebiescy 500. Żółci 600. 600 po raz drugi. 600 po raz. 1000 od niebieskiego. O! 1000 po raz drugi. Zieloni? 1100 po raz pierwszy. Po raz drugi. Po raz trzeci. W sensie to naprawdę znaleźli tego? Badania DNA wyszły? Okej. Okay. Na, no, to już uzyskanie dobrej przewagi, jeżeli oczywiście odpowiedzę prawidłowo. Jak brzmi imię polskiej malarki poznańskiej? Jolanta pasuje, nie? Albo Ilona.
coś takiego pasuje po prostu, pasuje dźwięcznie. Olga. Olga to jest co inaczej? Na pewno? 100%? Na 100%. Olga to jest Jolanta, nie? Znowu głos oddaję ekspertowi Antoniemu. Ta malarka miała na imię Olga. Oczywiście, Olga Poznańska. Stupie, kłamią. Sara Gołębiu. 2500 wędruje tym razem na konto drużyny żółtych. Mają 7200 zł, za nimi zieloni 4300 i niebiescy 3500. Cztery kategorie do końca tego etapu. Co ty piszesz, widzu? Kategoria ciekawostki. Ty, ale Jolanta, Olga blisko siebie są. Rzuci 300. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa propozycji. Rzuci 300. Rzuci 300. Zieloni 400. 400. 500 niebiescy. Rzuci 600. 600 rzuci. Zieloni 700. Zieloni w końcu się odpalili. Proszę o rzuci 800. Bo trochę lipa, tak odstają cały czas. 1200 proszę. 1000 po raz drugi. Rzuci 1200. 1000 ile? Rzuci 1200. 1200 proszę. Niebiescy baba. Kurde, ty! Pytania aż 5400 zł. Szansa dla niebieskich. Albo na uzyskanie drugiego miejsca, jak na razie w grze, albo niestety będziecie musieli Państwo odejść. Ciekawostki. Do czego służy ten przedmiot? Chyba tak. Co tu? Tak. Do słoików? Otwierania? Do zamykania. Do otwierania? Na ile procent? Niebiescy odpowiadają. Proszę bardzo. Ten przyrząd służy do otwierania słoików. Tak jest! Aż 5400 zł przechodzi na konto drużyny niebieskich. Mają teraz drugie miejsce, za nimi zieloni 3600, a prowadzą cały czas żółci, ale niewielką przewagą, 6000. Trzy pytania do końca tego etapu. Mogli poczekać Simbabank? Mogli, no. Geografia świata. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Rzuci 300. Dzięki Draco za suba dla Maroles. 1200 subów rozdanych w historii. Zieloni 1000. 1100 proszę. 1200. 1300. 1400. To małe, no, to prawda. Ciekawe, jak to się skończy. Wabank? Wabank zieloni? Zieloni! Zieloni, wy możecie grać. Wabank ktoś. Wabank! 3200 niebiescy. Krzyczał wabank poprzednim zielony, znaczy niebieski. 3400 proszę. Wabank! 3700 po raz pierwszy. Zieloni to tragedia. 3900 rzuci. 3900. No wabank, bo odpadniesz zaraz. Jakie żydgę w dupę. Proszę, wabank. Boże, jak doił, nie wierzy ty. Albo on ma żelazne nerwy, albo jest przygłupi. Zobaczymy. Ale jest to popieprzone. Chłopie, jak on doił. Jaka dojara. Dobrze zagrał pan Paweł, ale mam pytanie do żółtych. Dlaczego pan tak długo ciągnął? Znaczy, nie za bardzo dogadaliśmy się, chcieliśmy wcześniej zamknąć technicznie, ale
No trudno, taka jest licytacja. W telewizji ładnie się Patryk ogląda, na miejscu widać, że jednak emocje dają 46 lat i tam... Wiem już z doświadczenia, że najlepiej jak kapitan decyduje sam. Siema. Szansa siema dla niebieskich, jeżeli teraz odpowiedzą na pytanie... Zieloni mogli wejść wabank, gdy wygrali program. Jeżeli się pomylą, niestety odejdą z gry. Przypomnę kategorię po tej morderczej licytacji. Tak, Zbyszek, świata. Zbybek. Jaką nazwę nosi jednostka monetarna Chorwacji? Kuny. Albo... Nie, teraz jest euro. Ale kuny? Oni mieli coś takiego. Kuna. Niebiescy odpowiadają. Proszę jednostka bardzo. Jednostką monetarną jest kuna. Tak jest! Teraz mają euro. Niedawno. Dzięki Marian za 26 lat. Ogromna pula, 11 400 zł teraz wędruje na konto drużyny niebieskich. Tyle mają. Na drugim miejscu zieloni, którzy byli mało aktywni w tej licytacji. 2200. A zieloni też tragedia. Liderzy, żółci tylko 1400 zł. Dzięki Snyder za 10 lat. Żałuję, że no, nie obliczyliśmy kwoty, nie zamknęliśmy, ale takie są reguły gry. Tam już się dawno prosiło, żeby zamknąć tą listę. No. Dokładnie. Dwa pytania do końca. Kuna to zwierzę? No tak, skąd jest ta nazwa, widzę. Skąd jest ta nazwa? O, mitomania, mitomania. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Nie ma mitomanu. Zieloni 300. Żółci 400. Żółci 400, proszę. 400 po raz drugi. Czemu oni tak grają? Zieloni nic jeszcze nie kupili. Siedzą tylko na dupie i... udają, że ich nie ma. 700 zł w puli tego pytania. Mity idzie jest teraz... Drako. No co? No. Chciała najeść się. Lud koczowniczy, uważany za przodków Polaków, zwłaszcza szlachty. Cześć, zwłaszcza szlachty, chodzi o tych... Jak oni się nazywali na siebie? Jak oni na siebie mówili? To nie chodzi o tych... mitycznych szlachciców, nie? Sarmaci, właśnie Sarmaci. Chyba nie o to chodzi, nie? No przecież to jest kłamstwo. To jest wymyślone. O co tu może chodzić innego? Polanie chyba po prostu. Polanie będzie, no. Wydaje mi się, że Polanie, no. Macie rację. Wielka Lechia. Zwłaszcza szlachty. Jak nazywał się lud koczownicy? No jak? Nie, ten nie jest Sarmaci, ten nie jest Sarmaci. Proszę, o co? O Polanie? Polanie, no a co? Polaków? No tak, ale to jest uważany za przodków uważany, a nie, że kogo se wymyśliła szlachta, żeby odróżnić się od chłopów. Rozumiesz? To muszą być Polanie, a jak nie, to zgłaszam Polsat do tych łamania praw człowieka. Szlachta? W sumie ta, to jest kategoria mitologia. Czekaj. Panie Rafale, pan miał dobrą sugestię. Sarmaci. Tak jest, Sarmaci. Tak. Bardzo mi przykro. To jest kategoria mitologia. Bardzo mi przykro, nie udało się żółtym. To bardzo dobra drużyna, ale można było oczywiście inaczej licytować. Żółtym dziękujemy, panowie kończą grę, niestety nie mając pieniędzy na końcu. Dobra, Speedy, twój stary jest Sarmatą jak denaturat wyzeruje. Co ty pieprzysz? Sarmaci, srarmaci. Tak więc pozostały nam dwie drużyny, prowadzą niebiescy 10 800 pieprzenie w bambus. 1500, a w puli do następnego pytania przechodzi 2700. Kłamią. Losuje ostatnią kategorię. O, historyczny historyk. I co? Nie jestem mitomanem, ale też historykiem. Tylko jestem nikim. Polska muzyka rozrywkowa. Przepraszam cię, Speedy. Wybacz. Zieloni baba. Zieloni baba.
O, zieloni się ocknęli, żeby z zerem do domu iść. A jeżeli nie, to tę pulę przekażemy drużynie niebieskich. Który zespół rockowy wylansował płytę Śmierć w dyskotece? Upiór w operze. Jeżeli zieloni teraz nie odpowiedzą, to niebiescy... Witam, Michu, siema. ...z maksymalną możliwą pulą 15 tysięcy złotych. Nos mnie swędził. Wylansował? Tak, oni tam tak mówią, no. I zobacz w ogóle, to jest Rockman. To jest muzyk Rockman. Jak on tego nie odpowie, a to jest jedyne pytanie, które kupili. John Lennon, jak nie będzie wiedział, to nikt nie powie. Podpowie, a nie możemy już podpowiedzi mieć. Niestety nie mają panowie pieniędzy już na podpowiedź. Wygląda, jakby to on wylansował. Tak, zieloni odpowiadają. Moim zdaniem, że to jest zespół Banda i Wanda. Czy niebiescy to potwierdzą? Nie, nie wydaje nam się. Prawdę mówiąc, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale śpiewała to Małgorzata Ostrowska. Prawdopodobnie, ale nie jestem pewny. To była debiutancka płyta zespołu Lombard. Nie wiem, co to jest Lombard. Wiem, co to jest Lombard. Panowie kończą grę, niestety nie mając pieniędzy na koncie. Natomiast uwaga, do finału wchodzą niebiescy. Wpisuję Lombard, to wyskakuje Lombard, kłamią. Zgodnie z regulaminem dopisujemy pulę za ostatnie pytanie i wchodzicie do finału z maksymalną... Sleepy Joe moment. Ej, on wygląda jak Sleepy SPX, czy jak to się nazywa ta emota. Wpisz. Identycznie. O, zobacz. Nawet taka perspektywa jest teraz. Co jest? Co jest w dupa? 15 tysięcy złotych. 15k. Czy oni są trzecim albo czwartym teamem, który do finału się dostał z 15k? Tyle odcinków. Witam, Tequila, witam. Finałową i ogromna szansa dla niebieskich na pokonanie mistrzów, ponieważ państwo wchodzą do finału mając maksymalną kwotę 15 tysięcy złotych. Tylko raz tak się wydarzyło przed wami i wtedy drużyna wchodziła do finału mając 15 tysięcy złotych. Dobra, nie raz. Wygrała finał i siedziała w loży mistrzów. Została dopiero pokonana przez naszych mistrzów, prawda? Mieli 15 tysięcy złotych. Czy takie były państwa założenia, czy nawet nie myśleliście państwo o takim sukcesie? Prawdę mówiąc, nie myśleliśmy, że dojdziemy do takiej kwoty po prostu. No, nieraz. O jednym tylko wiedziałem. Po prostu trzeba zaryzykować. No, 15 tysięcy, świetna sytuacja wyjściowa. Wydaje mi się, że przegrają. Być są żydga. Co nasi mistrzowie mogą powiedzieć o niebieskich po... Co się stało, Tequila, czy tak źle? Co się stało? Także takie specyficzne tak, derby brak, no. Dzisiaj są. No, przewaga jest kolosalna, ale taki przypadek już przerabialiśmy raz. Był identyczny, tylko że było odwrotnie, że my byliśmy na żółtym polu, tutaj siedziała ekipa mistrzów, którzy mieli 15 tysięcy i jakoś dziwnym trafem stopniało im to wszystko. Tak jest. Ale miejmy nadzieję, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Rukaszu. Jasne, trzeba walczyć, a tym może być bardziej interesująco, że dwaj kapitanowie są z Nowego Targu, a górale znani są z serca do walki, więc będzie na pewno interesująco. Witamy mistrzów, 10-200 na koncie. Dobra, posłuchaj. Posłuchaj. Coś tu nie gra. Losuję pierwszą kategorię, finale. O, historia. Historia dobra. Powszechna. Czas się obudzić.
Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Niebiescy 400. Łukaszu, nie, raczej nie. Event jest. 500 po raz drugi. 1600. 1600 mam już. 1600. 1700. 1700 jest odpowiedź. 1800. Mistrzowie raczej na wabanki idą. Chyba, że blok będzie niebieski. 200 po raz drugi. 200 proszę. Co dalej? 2400. Ty, odpuszczą niebiescy, bo jakoś tak grają. 2500. Mam już 2500. 2600. 2600 proszę. 2700. 2700. 3000. 3000 jest. 3 od razu. 3100. 300. Co na to niebiescy? Blok? 300. 3200. A oni chyba nie wiedzą, że się da blokować. No i to są jaja. On ma jaja. To mi się podoba. Podobają mi się jego jaja. Powiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w finale. O to im chodzi teraz, żeby zdobyć przewagę. Natomiast uwaga, jeżeli mistrzowie się pomylą, stracą swoje mistrzostwo na rzecz drużyny niebieskich. I wtedy będzie to historyczne zwycięstwo. Tak, Amy. Z której dynastii rosyjskiej wywodził się car Piotr I Wielki? Ja pierdzielę. Ty, to jest znane. Romanow? Nie wiem, możliwe. Chyba tak. Chyba tak. Niemcem był? Czy to był ten, co był Niemcem? Chyba nie. Nie, 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 to nie jest on. Co ty gadasz? Było coś takiego, ale to nie on. Nie wiem, pieprzyć, nie mam pojęcia, no. Tych Romków stawiam, Romeczków. Romek, Tomek i Atomek. Chyba, że mistrzowie dead. No ale na pierwszym by odpadli. Chyba, że będą ten, kolaż najlepszych momentów zaraz. Jest taka szansa, nie? Odpowie Bartek. Czy myślimy, że chodzi tutaj o dynastię Romanowów i to jest nasza odpowiedź? Raczej ta. Nie wiem właśnie, w której był rok roczny. Jesteśmy w dramatycznym momencie gry. Jeżeli to jest dobra odpowiedź, to mistrzowie obejmą prowadzenie i gramy dalej. Natomiast jeżeli się pomylą, Jezus, to już nie mają szansy na zdobycie tytułu arcymistrzów. I w 12 swoim programie Awantura o kasę, po wygraniu mnóstwa pieniędzy, 4 samochodów, opuszczą grę. Jak sądzą niebiescy? Na to pytanie może Magda odpowie, bo ona... Pani Magdo, oczywiście to jest poza konkursem, pytam panią, prawda? Bo mistrzowie odpowiadali. Tak, tak. To znaczy, ja nie wiem dokładnie, kiedy rozgranicza się właśnie ta dynastia, te dwie dynastie, Rurykowicze i właśnie... Nie, to co ona mówi, to jest sądzę, starsze. Sądzę, że to są Rurykowicze po prostu. Że to jeszcze jest przed tym. Ale pewna nie jestem. Panowie, jaka była wasza druga myśl? O Boże. Jaka? Żadna. Rurykowicz. Nie. Tak? To chodziło o dynastię Rurykowiczów, ale... Nie, 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 nie. Ale wydaje mi się, że jednak Romanowów. Słusznie! Romanowów! Jezus Maria. Nie, ci Rurykowicze i tak dalej, oni są tam z czasów gdzieś jak wikingowie byli. To jest stare czasy. To... Ale oni długo mogli być.
Pan Bartłomiej od początku mówił, że chodzi o dynastię Romanowów, Romanowych. Bardzo dobrze. I to była, zobaczcie państwo, dynastia Romanowów. Ale oni są znani z tego, że potrafią poświęcić wszystko, co mają, żeby uzyskać przewagę. I tak się stało. Ty, ale kiedy pierwszy był? Jak on się nazywa? Na koncie niebiescy mają 11 800, a więc nie wiemy, kto wygra spokojnie. To było w 1672. To na spokojnie. Nie warto walczyć, bo szansa na wygranie finału jest cały czas również przed wami. 5 pytań do końca gry. Dynastia Bitomanów. A czy nie wiem, ile tam ci rządzili? Mogli być bardzo długo. Ci poprzedni. Piłka nożna. Jeżeli oni skończyli się na Piotrze i Piotr był pierwszym z Romanowów, biorę po 200 zł, to rządzili 500 lat, nie? Czy ile? 400 zł, 500 mistrzowie. Sprzedam. Profil Mariański. Szansa dla mistrzów. Rurkowce. Na powiększenie stanu swojego Korwin. Konta. Oto pytanie z piłki nożnej. Najgorzej. Z którego miasta pochodzi klub Chelsea? Z Londynu? Odpowiadamy. Ty, to musi być Londyn, bo oglądałem film z Frodem, nie? Frodo tam był, ten Hobbit. I robili uśmiech Chelsea w Londynie. Dzięki Toer za 35 lat. Też to oglądałeś? No, dobry był film. Dobry film. Jeżeli chodzi o sport, to pan Bartłomiej wie bardzo dużo. Tak jest. Hooligans, no, tak się nazywał. Fajny. 20 lat ma ten film, ale dobry jest. Nie no, mniej, bo to jest po Władce Pierścieni. 15. 11 400 i stan konta niebieskich topnieje, a mistrzowie się bogacą. Do walki niebiescy. 6? A, to prawie 20. Noc mnie spędzi cały dzień jakieś rady? Polska muzyka rozrywkowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Zucha i strzel. Mistrzowie 300. 400 niebiescy. Które niebiescy jak na to jaki potencjał mieli, słabo grają. 700 po raz drugi. 800 900. 1500 proszę. 1500 po raz pierwszy. 1500 po raz ile? Tak, rukaczy no. Rozstrzał jest gigantyczny. 1700 po raz drugi. 1700 po raz trzeci. Ale tak końcówka nosa. Kurwa. Znowu będą odpowiadali mistrzowie. Panie Pawle, lepiej samemu decydować, bo no, nie mogę czekać w nieskończoność na wasze narady. Jestem mocny w tym temacie po prostu i muszę mieć podpórkę. No jest pan kapitanem, jeżeli chodzi o licytację, to nie ma czasu na długie narady. Trudno. 3300 zł w puli tego pytania. Znowu licytację wygrali mistrzowie. Jak brzmi tytuł piosenki zespołu Ulfon. Golec Orkiestra, o. której fragment zacytował prezydent Bush? Co? Było coś takiego? Ty, nie wiedziałem nawet. Ej, nie wiedziałem o czymś takim wydarzeniu. To jakiś event. Prezydent Buch. Ty. Ściernisko, bo powiedział San Francisco? Ścierniska. Co? Cześć. Cześć, zacytował, bo powiedział San Francisco kiedykolwiek, Bush? Czy oni trolują? Odpowiadamy. Więc chodzi o piosenkę pod tytułem Ściernisko.
Pan Bartłomiej bije brawo, słusznie. Słuchaj, ale dajcie ten cytat. Podoba mi się ten polski duch działania. Wyrażony słowami, tu na razie jest Sielińsko, ale będzie San Francisco w piosence orkiestry zwanej Golec. Tak powiedział Bush. Co? Co to w dupę jest, ty? Co to jest? Dzięki. Jezus Chrystus, witam serdecznie, Praja. Dziękuję. Kto zasugerował tę odpowiedź? Kuba. Kuba, tym razem. Tym razem. Pan Jakub. No tak bardzo jest. Mocno mamy drużynę mistrzów. 3300 zł wędruje na ich konto. Witam, Nchato. 400, a niebiescy mają 9800. Czyżby dzisiaj padł w programie... Serio, jest jak gadać, to troll. Wizyta w tym wielkim mieście, które oddycha kreatywnością. Like all nations, Poland still faces challenges. Nowoczesnej Polski. Polska nadal stoi, but I'm confident you'll meet them. W obliczu wyzwań. With the same optimistic spirit a visitor feels on Warsaw streets and sees in the city's fast-changing skyline. W ten sposób sprostacie. We find evidence of this energy and enterprise surrounding 2K1 Polska, Boże. Widzimy tutaj wielkiego ducha przedsiębiorczości w tym budynku. Today's own czuć to. Orchestra called Goylec. Dzisiaj mamy słynną orkiestrę polską. Goylec. Telling the world. Orkiestra, która mówi światowi, która mówi światu. Is telling the world on that wheat field. Że tutaj na tym I'm polu. Build my San Francisco. Zbuduję swoje San Francisco. Over that molehill. Że tutaj I'm na build tym my bank. Ryżysku zbuduję swój bank. Co to w dupa jest? Ty, oni to na swój kanał dali. Co jest w dupa? Ty. AI poszło za daleko. Ale porypany event. Awantura uczy. ...rekord i mielibyśmy arcymistrzowską drużynę. Jak dalej potoczy się gra, zobaczymy po reklamach. To w takim razie Trump albo Biden muszą powiedzieć o jakimś zespole disco polo w dzisiejszych czasach. Ale co by mogli powiedzieć? Witamy Państwa ponownie w awanturze o kasę. Trwa bardzo emocjonujący finał pomiędzy drużyną niebieskich, którzy mają w tym momencie 9800 zł, a mistrzami, którzy przed przerwą zdobyli 15400. Palion zielone. Trzy pytania do końca tego. Polacy robią zielone. Jak palią. Nie no. To jest za dużo. To jest za dużo. To jest za dużo. O nie, najgorszą kategorią. On też. Widziałem. Krzywił. Widziałem wyraz bólu na twarzy pana Pawła. A pan Bartłomiej się cieszy, bo bardzo dużo wie, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Ty, Lewandowski, grał już wtedy w piłkę? W jakimś, na jakimś Orliku? No jak nie? Czemu nie? Jakie barwy klubowe przyjął AC Milan? Czerwony. Biały. Jak czarny. Dobra, ale 50% wiedziałem. Czerwony. Tak, wydaje mi się, że to są tylko dwie barwy, czerwono-czarne. Tak jest! Piona. Piona.
To prawda, Draco. Rossoneri, czyli czerwono-czarni, dokładnie tak. 900 zł trafia na konto drużyny mistrzów, mają w tej chwili 15 800, niebiescy 9 400 zł. Dwa pytania do końca gry. Tym razem wylosowaliśmy... Lepsza matematyka niż piłka nożna. Trzeba to przyznać. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham... To lepsza, 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 lepsza. Niebiescy 400. 400. 500 proszę. 600. 700. 700 po raz drugi. 800. 900. Ty mistrzowie to odciny. Po raz drugi i po raz trzeci. Kurde, każde pytanie kupili jak na razie, nie? 1700 zł w puli matematyki. Mi się coś porypało. Jak brzmi inna nazwa koniunkcji logicznej? Ja pierdzielę, piłka. Co to w ogóle jest? Co to jest? Dobra, jednak piłka nożna lepsza. Koniunkcja sfer? Tak, 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 tak. Prawda, Łukaszun słabo gra. Nie mam zielonego pojęcia. Suma logiczna, tak? Iloraz. To tłumaczy. Nie, iloraz. Chodź, mi się zmieni. Nie, nie, nie. Weźmy podpowiedź. O, możemy kupić podpowiedź w sumie. Weź podpowiedź. Panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić podpowiedź do tego pytania. Nie jesteśmy pewni na 100%. Łukasz, ja wiedziałem 50% chociaż. Tak mało jak na mistrzów, więcej powinno być. Niech będzie 600. Ja powiedziałem 600, ale odpowiedzcie po mistrzowsku. Na przykład 800. Dobrze. Proszę bardzo. Wyjątkowy minus. 800 zł, które tyle kosztowała podpowiedź, mimo... Mojej tak, krawa, ale dlatego, że nie oglądaliśmy oto tydzień. Cztery warianty. Tak, Łukasz, no. Suma logiczna. To im dali podpowiedź w dupę. Mnożnik logiczny. Koniunkcja? Nie wiem, w dupie, nie wiem. Dobra, odpowiadam. Odpowiadamy. Odpowie mistrz Jakub. Iloczyn. Ale logiczny. Łek, co ty piszesz? Iloczyn. Co? Wygląda na to, że żadna kategoria dla naszych mistrzów nie jest straszna. 1700 zł. Dobra, dawajcie ostatnie pytanie i jeden TikTok z Supermanem. 8600, a ja mam ostatnią kategorię w tym finale. Czarna skrzynka nie będzie. Ulubiona kategoria mistrzów. Czarna skrzynia. Niebiescy wabank? Tak więc w czarnej skrzyni różne rzeczy bywały. Nasi mistrzowie zebrali sporo z czarnych skrzyń. Było tam, pamiętam, 5 tysięcy, kiedyś 10 tysięcy. Dwa razy było po złotówce. Był kiedyś ogórek kiszony, były samochody. Tak więc często wypada czarna skrzynia, aczkolwiek kupią to za 300, 400? Czy warto albo? I do ilu warto? Czarną skrzynię, niebiescy wabank. Jak kategorię. Co jest w środku, dowiemy się po finale. Biorę po 200 zł od każdej drużyny, rozpoczynam licytację i słucham panów. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400 niebiescy. 400 niebiescy. 500. 500 mistrzowie. 600. 600. No, niepotrzebnie w ogóle wchodzą. 700. Chyba, że do odciny. Jest 900. 1000. Jest 1100. 1100 po raz drugi. 1100 po raz trzeci. Niepotrzebnie 1000 stracili. Za 1100 zł mistrzowie tym razem kupili czarną skrzynię, Draco, po zakończeniu finału. Assassin, Brotherhood. Kategoria w tej rozgrywce.
1000, byleby sąsiad 1000 nie miał. Też stracili 1000. Astronomia. Jełopy? Jakie jełopy? Rozpoczynam licytację. Dobrze, se radzą. Znaczy, nie no, gówniano se radzą, masz rację, jełopy. 300 po raz drugi, 400 proszę. 500. Chyba nawet jednego pytania nie kupią. Ale mistrzowie dobrze grają ten odcinek, tak powinni każdy grać. Jest 1100. 1300. 1300. Mam 1300, mam już. 1500. 1600. 1600. 1700. 2000. Mam 2. Koniec. O, leci. 2,5 po raz drugi. 2,5 po raz. 2600. 3000. On bardziej się skupia niż ja na radanie. Chłop, jaki to jest wysiłek. 3200 po raz drugi, 3200 po raz. 3300. 3500 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Nie, on źle on tragicznie licytuje. Widzicie, on fartem wygrał pierwszy etap, że dał wabank troszkę szybciej niż przeciwnicy. No, tragicznie on licytuje. 6800 zł. On ciągle się z teamem naraża. Szansa dla mistrzów, jeżeli odpowiedzą prawidłowo, zarobią dzisiaj aż 18 tysięcy złotych. Trzeba liczyć, no też liczyć. Liczyłem. Astronomia. Jak to wygrają? Księżycem której planety jest odkryty w 1966 roku Janus? Saturn? Ale jak? Nie, Jowisz? Ostatnio było jakieś pytanie o Jowisza i były... Było o księżyce jego i była podobna chyba data. Że wtedy odkrywali te księżyce. To ja bym dał Jowisza. Ale nie wiem. Albo mi się już pieprzy wełbie. Odpowiadamy, odpowie nasz astronom. Znowu Jakub. Jest to Saturn. Odpowiedź mistrzów jest zawsze godna drużyny mistrzów. Tak jest! Proszę Państwa, mamy rekord w awanturze o kasę. Nasi mistrzowie wygrali w tym momencie 12 program. Pula, halo. Czyli oni są arcymistrzami. O kurde. Tylko dzisiaj wygrali 18 tysięcy złotych. Natomiast we wszystkich 12 awanturach tak będzie. 159 tysięcy. Mocni bardzo. Rekord w odcinkach, rekord w pieniądzach. I jeszcze czarna. Teraz będę bił. Arcymistrzem jak? No... Wygrywasz największą ilość programów. Ze wszystkich mistrzów. Mistrzowie, że pożegnamy bardzo sympatyczną drużynę niebieskich. Państwo wygrali u nas 4300 zł. Na tamte czasy kupa siana, no... Na tamte czasy... Chłopie Boże. Ciężkie pieniądze. Ciężkie fakty. Czas na czarną skrzynię. Pamiętacie panowie po tych emocjach za ile kupiliście? 1900. Będzie mortadela? 1100 zł. Burak może będzie, cebula. Ty, powiedzmy, że ktoś by powiedział, że mortadela, nie? W nowej awanturze o kasę. I byś spyta, czemu mortadela? Jak to wytłumaczyć, żeby nie wyjść na debila? Co powiedzieć? Co powiedzieć? Szczerze. Mamon. Ale co mamon? Lubię mortadela. I na to ketchup. Że lubisz chrupiącą.
No bo on by nie zrozumiał, bo to mem. Oczywiście w naszym teleturnieju nie ma buraków. Co było w ostatnim programie? Auto. W ostatnim programie auto. Były kluczyki. Do samochodu. No to otwórzmy. Ogór, 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 ogór. Trzy skrzynie temu był ogórek. A teraz trzy ogórki. Cztery. Tym razem jest koperta. Jak? Boże, ja kontroluję. Nie wiem, po pierwsze. Ale koperty nie wyciągnę. Co? Dlatego, że mistrzowie potrafią już odgadnąć, mają takie doświadczenie, czy jest tam złotóweczka, czy jest jakaś kwota pieniędzy. Co tu się dzieje? A zresztą, a niech zgadują. Klucz, co jest? Pieniądza. Cash. Pieniążki jakieś. Prawdopodobnie. Ile? 10k. To jest chyba więcej niż 10 tysięcy. Ja tak przypuszczam, że 5 tysięcy. Błąd? Samochód osadzony! Co ty pieprzysz? Co? Odcinek auto? Co tu się w dupę dzieje, chłopie? Ty! Chłopa łamą. Łamią. Spokojnie. Łamą. Łamą, no, to po polsku. Wschodnia Polska. Nasi mistrzowie nie tak dawno mieli problem, jak podzielić na czterech trzy samochody. Teraz będą mieli jeszcze inny problem, ale dużo przyjemniejszy, jak na czterech podzielić pięć samochodów. To były piąte kluczyki do samochodu, które znaleźli mistrzowie w czarnej skrzyni. To rekord, kolejny rekord ilości samochodów. Pieniądze, samochody, bawcie się dobrze, ale wcześniej trzeba wysłać SMS pod numer... Kurde, naprawdę ciężko będzie, gdy nie odpadną, to rozpieprzyć. Oni mają mega farta co do nieodpadnięcia, co do czarnych skrzynek, co do dosłownie wszystkiego. Zaraz mi coś popieprzy w dupie, parę... Co? Neandertalczyki pieprzone, co nic nie wiedzą, pięć samochodów, parę set tysięcy na... W dupie, nie wiem. Nie przejmuj się. Będzie dobrze, tak? Witam widza. Kogo? Czaj, smutno jest widzowi, bo go nie przywitałem. Posłuchaj mnie teraz. Płatku śniegu! Co? Witam cię. Ja witam, przepraszam cię. Co, bijemy bossa? Aż się nie chce, nie. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę...